Paradoks francuski. Pojęcie francuskiego paradoksu tłumaczy, dlaczego Francuzi, mimo bardzo tłustego, niezdrowego jedzenia, które teoretycznie powinno obciążać ich układ krążenia, mimo to nie zapadają na choroby tego układu. Otóż Francuzi spożywają bardzo dużo wina, czerwonego wina, bogatego w takie antyoksydanty jak resweratrol, a także inne flawonoidy. I mimo niezdrowego jedzenia Francuzów, występuje bardzo niska zapadalność na choroby układu krwionośnego. Dzięki resweratrolowi i innym antyoksydantom, flawonoidom, zapadalność na choroby układu krążenia mimo bardzo tłustej diety jest bardzo niska.